Cześć, witajcie. Obejrzałem dzisiaj rano zwiastun nowego polskiego filmu. Film nazywa się Sęp. Tytuł jak tytuł, ani niespecjalnie wpada do głowy, ani nic specjalnie nie mówi, ani nie jest jakiś specjalnie oryginalny. Raczej trudny do zapamiętania, gdyby nie jeden fakt, na który zwróciłem uwagę, że to jest polska odpowiedź na infiltrację. A nawet jeszcze bardziej ten zwiastun zwrócił moją uwagę, gdyż omyłkowo na początku przeczytałem, że to jest polska odpowiedź na incepcję. Nie wiem dlaczego, no ale już wzbudziło moje zainteresowanie. I co ciekawe, oczywiście obejrzałem ten trailer. Infiltracja, obojętnie czy ta amerykańska wersja, czy japońska, bardzo mi się podobała. No i tutaj producent tego filmu postanowił wykorzystać to. Nie jest to jakaś tam super wybitna i przebiegła sztuczka marketingowa, czy tam sztuczka komunikacyjna. Tak po prostu się robi, nawiązując do znanej marki, do znanego dzieła, ułatwia to i komunikację, i zrozumienie, i oczywiście jest tutaj też trochę wspinanie się na pleckach dużej znanej marki, więc jak najbardziej wzbudza to zainteresowanie. Nie czytałem jeszcze wszystkich mediów, ten trailer pojawił się w nocy, nagrywam tego vloga rano, ale podejrzewam, że w polskich mediach informacje o tym filmie będą nawiązywały, że to jest polska odpowiedź na infiltrację. No i to jest dość popularny sposób, żeby bez wydawania wielkiej pieniędzy na kasę, jeszcze dopiero rosnącą, rozwijającą się markę, w tym przypadku tytuł Sęp, można sobie budować na plecach innej marki. Zresztą w polskim show biznesie to nie jest pierwszy przypadek i też postaci polskiego show biznesu też z czegoś takiego korzystają. Chyba najpopularniejszym takim, znaczy dosyć mocno wyrazistym, a może tak, przykładem jest, nawet nie wiem jak ta pani się nazywa, ale wszyscy ją znają, polska Angelina Jolie. Polska Angelina Jolie powinna się nazywać, no ale okej. Można sobie na plecach znanej marki w ten sposób zbudować jakąś pozycję. Oczywiście w pewnym momencie następuje jakiś okres weryfikacji, więc nie można mocno przesadzać. I jestem pewien, że w recenzjach tego filmu będą odniesienia, tak jak sobie sam producent zgotował ten los, czy to jest polska infiltracja, czy nie jest. No, ja się chyba domyślam, czy odpowiedzi na to pytanie. Ale tego typu przykład, sytuacja, można wykorzystać też do promocji właśnie własnej marki, własnej firmy, własnego serwisu, produktu, cokolwiek, nawiązując do znanej, bardziej popularnej marki, czy to ogłaszając go iPad killerem, czy iPhone killerem. W dobie i popularności iPadów i iPhone'ów sporo produktów tego typu się pojawiło. I tam zazwyczaj jeszcze nie pojawił się chyba żaden sensowny odpowiednik, ale tak były komunikowane, bo nawet nie reklamowane, bo z reklamowaniem takim wprost odnoszącym się do dużych marek też oczywiście nie można przesadzać i ryzykować. Tam są znaki towarowe zastrzeżone, nazwy, logotypy, więc rzadko kiedy tego typu komunikacja pojawia się w reklamach wprost, ale w przekazach dla dziennikarzy, w takiej komunikacji dla klientów, czasem sami klienci, konsumenci, dziennikarze czy blogerzy dodają tego typu nawiązania, z czego tylko producent, właściciel marki się może cieszyć lub zawstydzać się i dementować. Nie jesteśmy polskim Facebookiem, no ale byśmy chcieli. Prawda? Ułatwia to polską komunikację. Zresztą niedawno był ranking w Gazecie Wyborczej bodajże, opisujący właścicieli polskich serwisów, zatytułowani Polscy Zuckerbergowie. Czy wśród nich jest polski Mark Zuckerberg? Prawda? Można sobie jechać na takim nazwisku czy znanej marce. W dobie rozwoju ultrabooków można jechać na opinii polska odpowiednik czy odpowiedź na MacBook Air. Prawda? Też można wykorzystywać tutaj. Można też oczywiście jechać na nazwiskach. W przypadku
rozwoju osobistego mamy polskiego Tony Robbinsa, czy Tonego Robbinsa. Chyba tak, obudź w sobie olbrzyma. I gdzieś można w ten sposób wykorzystywać, zwłaszcza jeżeli nie mamy pieniędzy na oklejenie billboardami całego miasta, czy wykupienie drogich reklam. Tego typu sposobów można szukać. Nie zawsze oczywiście trzeba nawiązywać walkę z największymi, ale na przykład wypuszczając serwis dotyczący, nie wiem, sprzedaży czy aukcji, czy innego modelu aukcji, można gdzieś w informacjach prasowych nawiązywać do konkurencji dla Allegro czy do produktu. Co ciekawe, media dosyć łatwo łapią tego typu nawiązania i porównania i już mamy jakby dodatkowy przekaz, więc warto, mając swoją markę, mając swoją firmę, zastanowić się, czy tego typu nawiązania do popularnych, do silnych marek, może nam się opłacić. Można też spróbować nawiązać do rzeczy, o których się aktualnie mówi i wykorzystać do promocji swojej własnej marki czy firmy. Nie szukałem dobrze, ale zastanawiam się, czy gdybym był na przykład tłumaczem języka angielskiego albo nauczycielem języka angielskiego, czy dawał korepetycje, czy nie rzuciłbym się na temat na przykład i nagrał vloga, czy nagrał bloga, na przykład tłumaczenia i porównywania wersji akta. O akta wszystkie media trąbią i myślę, że wrzucając tego typu temat do internetu, czy do YouTube'a, miałbym ogromny ruch tylko z samego faktu, że merytorycznie i sprytnie podczepiłem się pewnego tematu i wykorzystałem tą znaną, popularną frazę, prawda? Czy nawiązywać, trzymając się już tego nauczyciela angielskiego, czy korepetytora, kręcić filmy, które nawiązują do na przykład popularnych filmów, tłumaczeń, gdzieś tego budować swoją markę na plecach innej. Takich sposobów i takich pomysłów jest mnóstwo. Jakby się dobrze zastanowić, i to można tutaj znaleźć bardzo wiele fajnych dopasowań, które po pierwsze będą całkiem fair, nie będą żadną sztuczką, trikiem marketingowym, oszukiwaniem klienta, tylko jednocześnie prezentacją swojej oferty, swojego doświadczenia i też skorzystanie na tym, że akurat o danym temacie, o danej frazie się mówi, czy dana marka jest bardzo popularna. Warto nad czymś takim pomyśleć, zwłaszcza kiedy nie ma się pieniędzy na wielką kampanię, wielką promocję, i gdzieś szukać takich rozwiązań. Zastanawiam się, czy wy znacie jakieś tego typu nawiązania i wykorzystania mniej lub bardziej chamskie, bezpośrednie do dużych marek. Jak znacie, albo jak się wam ten temat podobał, to chętnie go będę kontynuował. No, to tyle. Tymczasem pozdrawiam, a i zapraszam na polską infiltrację. Semp. Cześć.